Cześć, dziś pokażę Wam trochę backstage'u. Z kim pracujemy i jakiego sprzętu używamy do produkcji filmów. A przede wszystkim skupimy się na przeanalizowaniu montażu i kilku ciekawych przejść, które wykonaliśmy już na etapie nagrań. Wszystko kręciliśmy aparatem Sony Alpha 7 Mark III. Większość nagrań została wykonana z ręki, kilka ujęć ze statywu i kilka na steadicamie. Głównie obiektywem 35 mm, ale pojawiła się też 50 i 90 makro. Film został zrealizowany dla kuźni społecznej w Olsztynie, a producentem był Robert Szaban. Zamysłem tego filmu było pokazanie czterech kuchni świata w atrakcyjny sposób, za pomocą odpowiednio prowadzonej kamery i przemyślanego montażu. Staraliśmy się wykonać jak najwięcej ujęć, w których kamera podąża za rękami kucharza i żeby to było spójne z następnym ujęciem. Maps. Akcja. 3, 4, akcja. 3, 2, 1. One. Trochę ryba pochłapała nam. Nie zawsze udało się to zaplanować i zrobić idealnie. Na nagrania mieliśmy tylko jeden dzień, a kuchnie były aż cztery. Montaż był wykonywany na bieżąco, więc jeśli jakieś ujęcie nam nie pasowało, zawsze mogliśmy je nagrać jeszcze raz. Kolejnym utrudnieniem była bariera językowa. Pracowaliśmy z Włochem i z Japończykiem, którzy nie do końca rozumieli po angielsku, a tym bardziej po polsku. Taking spoon here and you're starting to move like that. And slowly. And slowly. 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 So he can follow the camera with you. Don't be stressed. Myślę, że spoko. Możesz nawet teraz matic trochę niżej zrobić i niżej porobić te ruchy też takie same. Przejdźmy do montażu. Zacznijmy od ujęcia sypiących się liści na kamerę, które jest połączone z ujęciem tartego sera. Jak to zrobiliśmy? O tak. Zawsze chciałem grać drzewo. Niemal cały kadr w chwili cięcia jest pokryty liśćmi. Dzięki temu te przejście jest niemal niewidoczne. Drugie ujęcie rozpoczyna się wyłanianiem kamery z liści, a na montażu jest dodany jedynie delikatny speed ramping. Pierwsze ujęcie rozpoczyna się slow motion, później delikatnie przyspiesza, drugie ujęcie zaczyna się od przyspieszenia i później zwalnia. Kolejne przejście to podrzucanie pizzy i iluzja, że ciasto spada na obiektyw. And try to do it like very near camera, like I need it to be here, like almost falling on the camera. Oh, sorry. Okay. To będzie trudne. Can you spin it like that, not like that? Na pewno nie było to łatwe ujęcie i powtarzaliśmy je kilkanaście razy. W postprodukcji wystarczyło doskalować końcówkę ujęcia na tyle, aby ciasto wypełniło cały kadr, ponieważ przy następnym ujęciu ciasto również jest w całym kadrze. Dla mnie niepotrzebnie się spinamy przy takich ujęciach. Ale pizza jest dobra. Pizza jest dobra. Dla mnie niepotrzebnie się spinamy przy takich ujęciach. Ale pizza jest dobra. Niepotrzebnie w ogóle. Wykorzystaliśmy też kilka prostych przejść montażowych. Po cięciu sera kamera ucieka w dół, więc mamy tu przejście slide down. Ważne, żeby ruch się zgadzał. Tak samo z pizzą i ręką. Ujęcie pizzy jest statyczne, ale kończymy je przejściem long slide left, ponieważ kamera podąża za ręką w prawo. Jedno ujęcie zrobiliśmy w technice poklatkowej. Postawiliśmy aparat na statywie, a statyw na stole i podłączyliśmy do laptopa. Na laptopie był wygodny podgląd i łatwo można było sterować aparatem. Możecie też zastanawiać się, jak zostało wykonane ujęcie ze zmieniającą się zawartością w misce. Jest to nic innego jak dwa takie same ujęcia przecięte w odpowiedniej chwili. Złączone w compound clip i dodany efekt przybliżania i obracania kamery w postprodukcji. Ważnym aspektem w filmie jest dźwięk. Niektóre dźwięki są z bazy Artlista, a tych, których tam nie znalazłem, nagrałem po prostu sam w domu. Na przykład turlanie ziemniaka. Krojenie. Odstawianie naczynia. Odgłosy spadających liści. Czy dźwięk przekręcania miski nagrałem po prostu sam w domu. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich backstage'y, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a już na pewno niedługo się zobaczymy.